Siemacie Rosy, tutaj Ciara Usago, wasz strista wysypiska. Nie żartuję, raczej nie. Słuchajcie, dzisiaj tematation, choroby fryzjera, obsesje fryzjera, choroby zawodowe fryzjera. Jaki będzie tytuł, coś w tym stylu, bo nie mogę jeszcze wymyślić tytułu, jak nazwać ten film, ale będzie o tym, bo o to mnie pytaliście już wiele razy, czy zwracam uwagę na fryzury ludzi na ulicy, gdzieś tam. Zapraszam! Jeśli coś jest twoją pasją, jednocześnie też pracą, to jakby nie pracą, tylko pasją, ale wykonujesz to i czasami rodzą się pewnego rodzaju obsesje. Masz swoje jakby przetarte też szlaki na temat danego zawodu, czy czynności, czy tej pasji. I masz swoje jakieś takie, wiesz, psi bździ. Niektórzy tak mają. W sumie wszyscy tak prawie mają, z tego co wiem. No i masz pewne jakby wzorce twojej estetyki. Estetyki i w ogóle. No. Dlatego też ja, jak zacząłem pracować w tym zawodzie fryzjera, wiele, wiele lat temu, to zaczynały mi się tworzyć takie pewne dziwne zachowania. Niestety, jeżdżę jeszcze komunikacją miejską od wielu lat. Jeszcze to się skończy. Wiem, że to się skończy, bo tego nienawidzę. Nienawidzę komunikacji miejskiej, Boże. Chociaż czasami bywa ciekawie, musicie przyznać. Bo zdarzą się różne historie. Ale ogólnie tego nienawidzę. Fuj. Dlaczego? Jak chcesz się dowiedzieć, dlaczego nienawidzę komunikacji miejskiej, znak proszę w komentarzu zostawić w postaci komentarza i nagram wam odcinek. Przechodząc dalej, te obsesje, które się we mnie narodziły, choroby fryzjerskie, to właśnie ocenianie czyichś fryzur. Na dworze, w komunikacji najczęściej, bo wtedy wiesz, zatrzymujesz się i jedziesz tam te kilkadziesiąt minut za daną osobą. Na przykład. No i właśnie najczęściej w tej komunikacji miejskiej zdarzają się fryzury wręcz epickie. Epickie po prostu. Epickie kudły. Począwszy od kontrastów, panie Michale, jak te kontrasty. W ogóle, że wy to pamiętacie, tak? Wszyscy o tych kontrastach. Mi ludzie mówią o kontrastach, nawet moje klientki się śmieją o tych kontrastach. Te kontrasty będą mnie prześladować do końca życia. Aż sobie chyba walnę na obie kontrasty. Nie, ale szykuję pewną zmianę. Ale jeszcze się zastanawiam. Trochę się boję. No ale... No, dobra, nieważne. Kontrasty, słuchajcie, muchomory sromotnikowe widuję w tych autobusach, muchomory sromotnikowe, przecież to tylko w lesie, a tu nagle w autobusie takie czapy śmieszne. Pasemka plamiaste, salamandry plamiste, słuchajcie, tam jest wszystko. Nie trzeba iść do zoo, ani do lasu, żeby zobaczyć grzyby, czy jakieś jaszczurki, czy płazy. Tam są nawet jakieś dziwne kameleony, słuchajcie, bo raz widziałem taką fryzurę, nie mogę znaleźć zdjęcia, słuchajcie, ale widziałem taką fryzurę, że babeczka miała tutaj takie krótkie włosy, tu metn taki, wiecie, na dziką dane, taki typowy czerep, taki, wiecie, tapirowany z takimi pazurami, a tutaj miała kitka. Tylko tutaj z tego miała kitka, takiego chudego i kitek był zrobiony. I jeszcze on był taki zawinięty. No to mi się tylko to skojarzyło z takim kawalonem, że tak siedzi na głowie, tak się trzyma i taki zamienny ogonek. Albo bardziej taka świnka Piggy, no ale widzę naprawdę takie rzeczy i jeszcze kiedyś to mnie tak razami bolało, że masakra, słuchajcie. To był ból dla mojej duszy. To był ból dla mojej duszy, mówię wam, moja dusza mnie bolała. Ona krzyczała. Naprawdę. I pamiętajcie, to nie chodzi tylko o to, że to się jest źle zrobione. Bo ja też nie jestem jakimś guru, żeby oceniać, co jest źle zrobione. To jest też kwestia indywidualna, albo tego, co się może podobać. Po prostu chodzi tylko o moją estetykę. Ale żeby było jasne, ja z takimi osobami, które chcą takie rzeczy mieć, bo to nie zawsze jest źle zrobione, te niektóre osoby chcą takie coś mieć, na przykład ombre umoczone w wiadrze z rozjaśniaczem, czyli wiecie, jeb, ciemne, krecha, żółtko i jeszcze większe żółtko, tylko jaśniejsze. Ale ona takie chciała. Przejście jest piękne. Naturliś. Naturisz, ja da, si, pokłada na ombre. Ja jestem mega szczęśliwy, że od ponad 4 miesięcy mogę sobie pozwolić na to, z kim chcę pracować. I fajne jest to, że wybierają mnie osoby w większości takie, z którymi mi się dobrze pracuje. Ale na przykład z takimi dzikimi dankami, jeśli wiecie, o co mam na myśli, no ja się nie dogadam.
I nawet nie umiem, nawet nie, że nie chcę, tylko, ale też nie umiem. Raz przyszła do mnie taka pani, która chciała się uczesać na kalafiora, czyli wiecie, taki tapir, ta grzyweczka, taka na halinkę, taka uczesana, takie pajączki, wiecie. Tego nawet chyba nie potrafię zrobić, chyba. I możecie sobie pomyśleć, co za fryzjer nie potrafi? No nie! Nie. Nie potrafię takich rzeczy, to jest straszne. Nie do mnie z takim czymś. Jakieś skunksy, kameleony, salamandry, ambramble. Kontrasty. Nie. No. Dlatego warto wiedzieć, że jeśli się do mnie wybieracie na strzyżenie czy na koloryzację, ja potrafię powiedzieć nie. Nie czuję tego flow i tego na przykład nie zrobię. Bo te włosy się do tego nie nadają albo coś, moim zdaniem. No i tak czasami robię. Rzadko to się zdarza, ale jeśli czegoś nie czuję, to tego nie robię. Bo zastanówcie się sami. Czy jeśli pójdziecie na przykład do tatuażysty, do kosmetyczki, do kosmetolog, do właśnie fryzjera i on wam powie, że on tego nie czuje, ale wy się upieracie, że to chcecie, to czy wy będziecie się czuć bezpiecznie w rękach tej osoby, która przyznała wam otwarcie i szczerze, że nie czuje tego, że nie czuje się w tym, w tej estetyce, to naprawdę będziecie czuć się bezpiecznie, wiedząc, że robi wam to osoba, która tego nie czuje i że robi to jakby zmuszając się? Ja bym u takiej osoby nie został, nie chciał tego robić. A jeszcze jak pracowałem u kogoś i musiałem tą osobę zrobić, mimo że delikatnie sugerowałem, że nie czuję tego flow, to ona bardzo chciała. I ja bym naprawdę czasami zaskoczony, że mimo że mówisz człowiekowi szczerze, że nie czujesz tego, że to jest po prostu no, nie w twoim stylu, nie w twoim guście, nie jesteś też w tym najlepszy, czyli czytaj, nie jesteś najlepszy w robieniu kontrastów, no to ja byłem zaskoczony, że te osoby mimo to dalej tak, wiesz, marudzą ci, że chcą to. Ja bym takiej osoby nie został. Pal licho jeszcze włosy, ale kiedyś na przykład miałem taką sytuację i zrozumiałem ją tak naprawdę po kilku latach teraz i to bardzo doceniam, jak robiłem mój pierwszy tatuaż. Zaprojektowałem sobie projekt i miał mi robić taki znajomy koleżanki tatuaże, który jest fenomenalny, robi te tatuaże świetnie, tylko on zazwyczaj robi swoje projekty. I to jest coś tak jak ja, tylko że ja robię swoje fryzury. I wiecie, fryzury jeszcze odrośnie, tak? Znaczy włosy odrosną, ale jak tatuaż zrobisz, to nie. I wtedy byłem trochę wkurzony na niego, bo bardzo mi zależało, żeby on zrobił mi ten tatuaż, ale po latach zrozumiałem, że miał rację, no bo on nie czuł tego projektu, on nie czuł tego flow. I miał prawo mi odmówić i ja się teraz cieszę, bo on by robił ten tatuaż, wiecie, z takim przymuszeniem, by nie oddał swojego serca i swoich rąk, swojego kunsztu, swojej pasji do tego. To było takie, wiecie, zmuszone i to pewnie by jakieś gówno wyszło. I z włosami też tak jest. I z makijażem permanentnym, czy z makijażem, czy ze wszystkim tak naprawdę. Więc jeśli kiedyś do mnie traficie i wam na przykład odmówię, bo robię to grzecznie, przynajmniej staram się, jeśli ktoś też jest grzeczny, to nie obraźcie się. Ale zastanówcie się, czy naprawdę byście chcieli, żeby ktoś wam robił coś, czego nie czuje, a wy byście to naprawdę mieli. To już lepiej znaleźć jakąś karynę fryzjerstwa, która wam zrobi kontrasty, wam jebnie na łeb i czerep jakiś skunksa, kameleona, salamandra, plamysto salamandra. Zastanówcie się nad tym. Dajcie mi znać, co o tym myślicie, bo jestem ciekawy, co o tym właśnie myślicie. Naprawdę, nie lepiej iść do kogoś, kto czuje to flow, nawet jeśli to jest taka karyna, nawet jeśli to są kontrasty, hełmy. Skoro ktoś lubi się z tym, czuje szczęśliwie, to okej, ale niech idzie do osoby, która też ma takie podobne flow. No ja nie mam flow karynowego, ani dzikodankowego, ani takiego typowo bożenkowo-halinkowego. I ostatnio dostałem komentarz, że obrażam halinki i grażynki. Otóż muszę tutaj się wytłumaczyć. Znaczy nie muszę, ale chciałbym. Słuchajcie, ja nie mam nic do haliny czy do grażyny. Znaczy ogólnie mi się to imię nie podoba, ale to nie jest, że każda halina czy grażyna jest zła. Czy dzika dana, czy danka. Bo w moim takim życiu prywatnym znam w prywatnym życiu, no nieważne. Znam dużo halin, grażyn, bożen i w ogóle. Nawet mam ciocię bożenę mam. Ale one nie są takimi typowymi bożenami. Tylko po prostu, jak ja mówię, znaczy... Wiem, że większość widzów, którzy mnie oglądają i wierzę w to, i też to wiem, że to są inteligentne osoby i nie muszę tego tłumaczyć, ale po niektórych komentarzach widzę, że nie wszyscy mają takie rozwinięte horyzonty umysłu i nie wiedzą, że ja mówiąc dzika dana, mam na myśli takie zachowanie takiej, wiecie, takiej pani, wiecie, no wiecie o co mi chodzi, no nie muszę tego tłumaczyć, no otwórzmy umysły.
Ale i tak wam bardzo dziękuję, moi widzowie, kochani, że jesteście mądrzy i macie te głowy otwarte, że ja naprawdę rzadko wam muszę tłumaczyć takie rzeczy. Robię to dla niektórych przypadków tam. A większość naprawdę... To jest takie fajne, że się tworzy między nami taka relacja, że ja coś mówię i wy to rozumiecie, nawet nie muszę się jakoś rozwijać. Po prostu otwarty umysł. Postawienie się w jakiejś sytuacji. A ogląda mnie też bardzo dużo młodych osób i słuchajcie, nie macie pojęcia, jakie to jest piękne, że oglądają mnie osoby z otwartym umysłem, które są przyszłością tego kraju nieszczęsnego. No ale chciałem to sprostować, może niektórzy po prostu myślą troszkę z lekkim opóźnieniem, potrzebują tak jeszcze jeden klik, żeby to załapać. Więc mówiąc dzika Dana, dzika Halina, czy dzika Bożena, nie mam na myśli obrazić wszystkich Bożen na świecie, czy Halin. Mam nadzieję, że sobie to wyjaśniliśmy. A jeśli nie, no to trudno. Ci mądrzy mnie zrozumieją, a ja lubię przybywać z tymi mądrymi. Czy w górę, albo łapka w dół, jak wolisz. Więc podsumowując te całe pociny, tak, czasami zdarzało mi się oceniać te fryzury i dostawać szału i z koleżankami, fryzjerkami, czy z kolegami jeździliśmy tak, a to ma. Ale w końcu mnie to zaczęło męczyć. Bo ja wychodziłem z salonu i chciałem się odciąć od włosów. Ja miałem koszmary, że mi włosy duszą. Że mi zabijają włosy, wchodzą mi wszędzie, w każdą dziurę ciała. A teraz już tak w zasadzie nie robię. No chyba, że naprawdę widzę jakiś epicki twór Karyny, to... No to zdarzy mi się coś powiedzieć, albo strzelić fotę. Kiedyś prowadziłem w telefonie taki album Dzikich Dan, właśnie miałem takie zdjęcia, ale nie będę ich udostępniać, bo to jest trochę creepy. Chociaż może kiedyś zacznę. W sumie twarzy nie pokazuję. O, mam pomysł. Dajcie mi znać, jeśli chcielibyście na przykład taki odcinek, jakich fryzur nie nosić, w jakich fryzurach wyglądam jak Dzika Dana, to dajcie mi znać. I ja zacznę znowu jak paparazzi. Paparazzi. Jakoś tak to leciało Lady Gaga. Tak, umie śpiewać pięknie, nie? Żartuję. Słuchajcie. No, to zacznę robić takie zdjęcia pokryją. Oczywiście bez twarzy, bo nie chcę nikogo urazić. Tak to będzie zrobione zdjęcie, że będzie nikogo widać, ale zrobię takie zdjęcia, serię zdjęć i przygotuję dla was, jeśli chcecie. Ale dajcie mi znać, jeśli chcecie. No i fajnie, jakby było chociaż 3000 łapek w górę pod tym odcinkiem. To mnie tak zmotywujecie bardziej. No. A jeśli sam odcinek wam się oczywiście podobał, kciuki w górę albo w dół dla tych subskrybentów, którzy subskrybują mnie tylko po to, a ja wiem, kto to jest, pamiętajcie. No, i nie zapomnijcie o mojej subskrypcji i widzimy się w kolejnym odcinku za parę dni. No, pa, cześć, mówi Ciarusak.